Mamy już kolejny dzień. Chłopaki dojechali już do domu i dzisiaj są urodziny Dwayna. O kurde, co to za krosa już ma tutaj doktorek. Chyba doktorek, o ile to nie jest Dwayne. Nie wiem, nie widzę stąd. Ale... Gotowy? O, Dwayne. O, co to? Ty też masz? Kupiłeś? Nie no, ja wypożyczonego mam. Ty, ale ty masz inne opony. No. Ja mam takie bardziej te do jeżdżenia po tym, po asfalcie. Chociaż krosy są typowo chyba takie do pły albo coś takiego. Nie wiem. Gdzie jest doktorek? Powinien za niedługo być. Mhm. Ej, zamienimy się kaskiem, bo mi będzie pasował kask do mojego. A ty co weź. No masz. Ej, Dwayne, ja tak mogę być, że po prostu rękawice i ten w krótkim rękawku? Nie. Nie? Najlepiej to sobie załóż jakieś dresy jeszcze. A co? Bo ci będzie niewygodnie. Czy... No, dobra. Długi re... jakaś bluza i... luźne spodnie. Czekaj, dobra, to idę się szybko przebrać. Zaraz wrócę. Dobra, widzowie, my już przebrani. Mam nadzieję, że tak będzie git. Ej, tak będzie git? No. No. Jeszcze sobie okulary założyłem, bo tak w sumie lepiej wygląda. To jest mój, nie? Ten, no. No, jedziemy. Weź się osuń, bo nie mogę. O, o, dobra. Doktorek, ty wyglądasz jakbyś na jakąś akcję jechał. Ale gdzie Dwayne pojechał? Jakby... Jak ja... Nie wiem. Wiesz gdzie jechać? Ja nie wiem. Tu jest. O, ej, gdzie jechać? Za mną. No dobra. Daleko jeszcze? No nie, już jesteśmy blisko. Chudy, ile my już jedziemy? Testujemy motor. Co? Wow! No wow! Brawo! Jak wow! To? Co jest? Ale my jedziemy gdzieś na górę, czy co? Ja pierdzielę! Co? Przejechałem coś. Ty czekaj! Co jest, widzowie? Ty! Ty, jak to się nazywało? Wil? Kojot? Nie, o, chyba. No. Ja. Weź doktora i zobacz, czy żyje. Reanimuj go. Albo po prostu ucieknijmy, jak chcecie. No. Nie żyje. Widzowie, niezły doktorek. Kurde. Powiem, że nie żyje. No. Co? Co on zrobił? Panowie! Gdzie ty jesteś? Gdzie wy? O, jesteście. O, co jesteście? To jest jakaś droga po... w ten. O! A... Pumy! Uważajcie tutaj, bo tu są pumy. Co? To nie jest zła wycieczka. Ja nie zabrałem ze sobą nawet pistoletu. Pumę. Uważaj na pumę. O! Kurde! Co tu się dzieje? Bo się trochę zgubiliśmy ścieżki. No właśnie. Chodźcie. Ale dymu tu. Tego. Piachu. Tu jest niebezpiecznie. Jedziemy na najwyższą górę. Jedziemy zdobyć szczyt. W drugą stronę. Widzowie, Dwayne chyba ale nie ale to ty chciałeś tędy jechać. Te fajne, mocne są. No. No. Fajnie się tak wybrać na przejażdżkę. Ale tu już jest strono! Doktorek! Ej, dobra, teraz panowie, no, dobra, powoli. Teraz już powoli, panowie. No. Co ty, tykasz się? Zdecydowanie. No po ostatnim, jak prawie spadłeś, to trochę. Dobre hamulce, co ty? Tak, tylko spadłeś, doktorek. Czemu ja jadę ostatni i cały dym na mnie leci? Czy to jest... pośpiesz się. Jedziesz wolno, bo masz złe opony. Będę musiał ci zamontować te dobre opony. Co jest puma? No ciężko. Dawajcie!
Jo! Korek, nie szalej tak. A! Kurde. Źle wykierowałem. Czekajcie, sekundę. Ej, dobra, no. Mówię, że jakaś przerwa. Można. Ale gdzie, tu? No, patrz jaki widok. Kurde, no. Tylko już się ranek robi. Musisz mi te opony zmienić, bo masakra, mówię ci. No, ty... To, no... Ło, no, jakby stąd spaść. No. Doktorek, na ochotnika idziesz? Może się tam na dół... Może tam niżej zejdziemy. Nie, no dobra, nie, ty jest za stromo. Nie, nie da rady, ani tu. Jeszcze trochę, będzie już blisko. Ale no, ogromny to jest. Jest to. No. Czekaj, siadamy? Czy jeszcze chwilę no, chcecie? Możemy już jechać. No, bo tak miałem chyba nadzieję na lepsze widoki. Kurde, ja tu nigdy nie byłem nawet. No, zobacz. Nigdy tu nie byłeś, a zobacz jakie widoki, jak fajnie można się pobawić. No. Mega. O! Ej, bo ścieżkę zgubiliśmy. A nie, jest, dobra. Dobra, tutaj powoli panowie. O kurde. Ej, gdzie jest doktorek? Nie no, jedzie. O. Krzyczy coś tam. Ile kurzu. O! Tutaj naprawdę jest stromo. Dawaj, już blisko. No. Jo, to są jeszcze jakieś motory. Ej, Wayne, gdzie ty? Dawaj. Uważaj, bo tu jest stromo. O! Gdzie idziemy? Oj, no nie za solidnie to wygląda. Co to jest? No, ale fajny widoczek. No. Na to paleto. Ale uważajcie! Dobra, idziemy jeszcze w jedno miejsce. Gdzie? No. Co, zjeżdżamy już? Pamiętasz, jak ci dałem przed... ten doktor, dałem ci tą jedną paczkę? Te dwie? No. To jedną daj Colinowi. Okej. Okay. Co? Czekaj, no i... Daj. Nie rozpakowywuj tego. No okej. Okay. Jeszcze nie. Chodź. Co ty chcesz? Uważaj! Kurde! A więc to jest... pewien test. No. Otwieraj paczkę. No, otwieram, poczekaj. Okay. Ej, co to jest? No to... To jest twój test. Plecak. Co? Gdzie ty biegniesz? On biegnie. O kurde. Dawaj. Kto pierwszy, ja czy ty? A! Co jest? I zawiniem. Dobra, biegniemy. Halo. Jezu! Jakie dziwne uczucie! Nie lądujemy, panowie. Ty, bo ja nigdy nie latałem! Chodźcie na plażę w paleto. Ej, a co z krosami? Nie martw się o to. Na plaży lądujmy w paleto. Bo ja nie wiem, co robić, ja nigdy nie latałem! Kurde. Widzowie, masakra jest. Colin nigdy nie widział. Gdzie lądujecie? Widzę kogoś. Na plaży. Plaży w paleto. Kurde. Chyba przełamałem swój lęk wysokości. Gdzie my? Ej, bo ja do wody lecę! Gdzie ja mam? Idź do wody. Skokaj z tobą. Jest, okej. Oje. I co, jak wrażenie? O, zimno. Fajnie. No to mega. Idziemy jeszcze raz, tak? Nie. Wolę na razie nie. A tu się ciężko biega. Całe mam nogi w piachu. Ale dziwne uczucie. Jak nie wiem. Ja już kilka razy skakałem. Ło, to doświadczony już doktorek.
Ja pierwszy raz dopiero. A czym my teraz... Kalin, co ty za boku? Mam super moce. Dobra, ej, a mamy jakiś transport z powrotem? No spokojnie, to jest wszystko zaplanowane. Bo mi jest mega zimno. Się tak śpieszy. Ja bym wziął jakieś ciuchy, bo mi zimno. Dobrze, że przemyślałem to, że nie będziesz umiał latać i tak się to skończy. To jest transport nasz? No, siadaj. Mogę pokierować? Możesz, ale przebierz się jeszcze, masz tutaj dobra. Ciuchy. Dobra, poczekaj, biorę. Dobra, ej, wziąłeś te moje z tego, z bazy. No. Dobra, Jezu, od razu lepiej. Jo. Dobra, no i z powrotem na górę. Co ty gadasz? No chyba motory same się nie wezmą. No niestety nie, dobra, wyprzedzamy. Ale fajny ten. Fajny taki pojazd. Fajny no, tak. No ale wszystko wypożyczone, ja nie mam tyle kasy, żeby to kupywać. Nie no. Spokojnie. Teraz będziemy mieli kasy dopiero od tego salonu. Nie idź za szybko, bo ja wypadnę. Spokojnie. Jakoś może... To byś ściągnął tą maskę, bo jak gangster wyglądasz. No. Łysy. Weź ściągnij. Jezu, jak tu stromo no, jest. Gdzie ty jedziesz? Nie, dobra, bo ja minąłem. Nie, jest dobrze. Fajnie się tym jedzie. Zapal światła. Są zapalone. A nie, dobra. Zapaliłem. O, co ja mam tu wjechać? Dobra. To takie auto terenowe, no to. Jak coś, to ty wypożyczałeś. No, ale ty prowadziłeś. Dobra, zostaw je tam, tutaj. Zostaw, oni sobie odbiorą. Tu? No, oni sobie odbiorą. Tak, trójciulowe miejsce, no ale dobra. Doktorek, żyjesz? Żyję. O kurde. Dobra, Dwayne, nie chcę mi się już przebierać za ciuchy trochę. Dobra, to teraz zjeżdżamy z góry. Co, no. No tak. No ja ale debil skoczył, no kurde. No ty debilu. Dobra, musimy zjechać, ale powoli. No, dobra, dawać. Możecie. Ale no chyba nie dróżką, co no. Nie? Jak nie dróżką? Trochę adrenaliny jeszcze trzeba mieć. Dobra, ale zobacz jak tu jest stromo. Oj. Dawaj. Ło. O kurde. Nie wiem. Dobra, jedziemy widzę. W ten sposób jeszcze nie chcę umierać! Uwaga! Jezu! Tu stromo! Widzowie, no coś dobrze temu Kulinowi idzie, ale żeby mnie zapeszł. Halo, radio chłopaki, gdzie wy jesteście? My już prawie zjechaliśmy. Ja bym prawie spadł! Cudem nie spadłem! Nigdy więcej już mnie do niczego nie namówicie! Dużo rzeczy! No, zaraz musimy jechać w pewne miejsce. Pierwszy na drodze! Ojej, widzowie. Gdzie wy jesteście? Na drodze jesteś. To ptak, czy to samolot? Nie, to Colin. Jestem. Prawie spadł. Ale mam ugruzony motor. No. Będę musiał ci opony zmienić. No, zdecydowanie. Gdzie ty k***a znikłeś? Dobra, chłopaki. Chodźcie, stańcie tu na chwilę. Stańcie tu na chwilę. Tak. Słuchajcie, jest sprawa. Colin. Dwayne, jedź do bazy, a my z doktorkiem zadzwonię po ciebie, kiedy będziesz miał przyjechać w pewne miejsce, okej? Okay? No dobra. Dobra, to widzimy się za niedługo. Jedź już do bazy. Doktorek, chodź. Okej. Okay. Pamiętasz, gadaliśmy o tym prezencie. No.
tylko musimy... Czekaj, najpierw musimy pojechać do mnie na salon, wziąć kasę na to. Okej. Okay. Poczekaj. O, uważaj, bo tu też biega coś. To na salon jedziemy do mnie. No uważaj! Okay. Doktorek! A ty masz kask? Ej! Jak ty jeździsz? Ołaj! Dobra, na salon, już bez wariowania. Dobra, chodź. Jedziesz, doktorek? No. No, już jest. Dzień dobry. Witam. Czy tutaj się umawialiśmy, nie? Na wypożyczenie tego auta. Tak? Na tydzień wypożyczysz auto. Tak. Na tydzień, tak. Pisał mi pan, że 16610, dobrze pamiętam? Dokładnie, dokładnie. 16. I interesowałoby pana w gotówce? Obojętnie, obojętnie. Może być gotówką, może być przelewem. Jak pan sobie uważa. Dobra, to ja w sumie gotówką bym zapłacił. No to proszę bardzo, podpiszemy sobie tutaj wszystko. I co tak? No to na tydzień, tak? No, kurde, widzę, fajne to auto. Na tydzień, na tydzień. Dobra, to poczekaj. To ja polecę po pieniądze. Toko, dobrze, dobrze. Dobra, widzowie. Idziemy po pieniądze. Tutaj mieliśmy. Wchodzimy i bierzemy. Dobra, mam już te pieniądze. Dobrze. To tutaj. Poproszę. Najpierw papierek jakiś albo coś. No proszę, już daję. Proszę, proszę. Ja już tutaj podpisuję. Podpisałem, proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję. Pieniądze też, proszę bardzo, tutaj do ręki. Dzięki, dzięki. I co, to już jest nasze? Tak, do widzenia. Dobrze, do ale widzenia. Na tydzień. Tak, tak, tak. Co, fajny doktorek? No. Fajne? To zadzwoń do Dwayna, żeby przyjeżdżał na salon. Okej, zadzwonię. Czekaj, ja tu... Poczekaj, schowam to do salonu. Okej. Okay. Poczekaj. Napisałem mu. Zaraz zobaczymy. Dobra. Ło, jakie to ma przyspieszenie. Czemu mi się tak włosy bagują w aucie? Jo, jak to wygląda. Idziemy się zapytać doktorka, za ile Dwayne będzie. A po prostu będziemy na niego czekać. No, co tam? O, jesteś. No. Dobra. Mamy sprawę. No. Ponieważ... Wejdź w ogóle co do salonu. Co wejdź... Nie, nie, nie. Wejdź do salonu tyłem. No. Dobra, będę patrzył w dół. No dobra. Zamknij oczy po prostu. No, zamykam. Idź dalej prosto. Tak, po prostu. Idź kurde, dalej prosto. Mówcie mi. Nie widzę nic. Chodź. Prosto, 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 na lewo troszeczkę. No, prawo trochę. Trochę prawo. Prosto, prosto. Po prostu ja jestem obok ciebie. Tu, chodź za mną. Tu, chodź. Odwróć się. Ej, no gdzie ty idziesz? Chodź tu, tu, chodź, chodź, daj. No, daj. No, za siebie. Teraz prosto, no nie tam! Prosto, 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 stój. I odwróć się. Otwórz oczy. No. I spójrz. Co to jest? Ferrari? No, ty klient przybył, wiesz? Nie no, to jest... Nie no. To jest jazda, którą myślę, że chciałbyś, więc wsiadaj. I jedziemy. Wow. Zaraz zobaczysz, jakie to ma przyspieszenie. Może potem jeszcze przewieziesz doktorka, jak chcesz. Spróbuję was dogonić. No, spróbować możesz. Spróbuję. Aha. Będziesz płacił, doktorek. Ja nie wjechałem. Zaczynaj. Jo, ale leci. No. Mi. Wbija w fotel trochę. Trochę mocno. No.
Policja nie straszna. Auto mieć. Chociażby na... Trochę za szybkie. Chłopie, no idziesz mi na 100 tysięcy. Jak? Nie przywaliłem. Chłopie. Wszystko dobrze. Rób tak. Gdzieś to doktorek? No nie. Byłem za bardzo do tyłu. Wow. Ale to fura jest szybka. Może wyjedźmy na autostradę? No, fajnie by było. Powiem ci tak. Może w przyszłości takie będziemy mieli, ale... takie szybkie to... Naprawdę. Nigdy tak się w życiu nie wystraszyłem, jak w dzisiejszym dniu. Nie? No w sumie też wczorajszym. Masakra. Dzień pełen wrażeń. Kurde, jaki ruch tu na tej autostradzie. No. Helikopter ale... nawet lata tam. Nie wiem, nie widziałem. Ale ciśnie. Ale to brzmi w tym tunelu. No. O, ale nie mogę za bardzo szaleć. Bo naprawdę jeden błąd i płacę z 3 miliardy. No. Jak nie więcej. Ale naprawdę, aż by się tak chciało. Ewentualnie płacać. Można spróbować wyklepać. O, ale ciśnie. No. Fuh. Jeszcze to bez dachu. No. Tak wiatr wali. No. Mogę przyspieszyć tu. A w ogóle słyszałeś, że za niedługo się szykuje zlot? Jaki? No będą wyścigi, auta. Będzie zlot. O kurde. Aut. Co chciałeś? Będzie można się założyć jakąś kaskę. Ale co, to tak będzie w tym tygodniu jakoś? No, za niedługo. Bo jak w tym tygodniu, to by było fajnie. Oj, zjechałem już z autostrady. Poczekaj. Ło! Nie jeździ tak, panie. Czekaj, wjadę jeszcze na autostradę. Bo chciałbym coś jeszcze tylko powiedzieć. No, dobra, jesteśmy. Kurde, mogę się gdzieś tutaj na poboczu? Nie, nie mogę się zatrzymać. Bo mam... Nie, no możesz chyba. Mam jeszcze jeden prezent taki dla ciebie. Chodź tutaj, mam go. Patrz. Wsiadaj. Co? Za kółko. Że ja? No. Ja pierdzielę. Patrz, doktorek, jak będziesz miał urodziny, to też będziesz miał takie coś. No. Jedź. Zobaczysz, jakie to uczucia. Ale to sunie. No. Mega. Ło, ale to ciśnie. Co się możesz wyszaleć? Ty masz taki słaby ruch tutaj. Chociaż nie, teraz... Ło, doktorek co zrobił? Nie no, ja musimy wyjechać za chwilę na stację. Ło. A co? No bo paliwo się kończy. O kurde, już? Nie, no bo to nie było mocno zatankowane. To ja zapłacę. Ja też zatankuję. Poczekaj. Masz no tu... Nie wiem... Czekaj, ja będę tankował. Masz tu 300 i zapłać, okej? Okay? No. Dobra, tankujemy w sobie. Dobra, jest zatankowana. A ty jak? No ja muszę jeszcze zapłacić. No to idź. Fajna ta fura, nie? No. Czekajcie na mnie. Jeszcze coś przekąsił se. Co tam wcinasz? Burgera masz. Też dla ciebie. Dzięki. Ej, mam jeszcze sprawę. Co? Weź, jedź do bazy. Okej? Okay? No dobra. No, chyba słyszał doktorek, że do bazy, nie? No, słyszałem. No, to do bazy.